Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest dr Sylwia Michalska, doktor nauk humanistycznych. Pracuje od lat w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i zajmuje się rozległą tematyką, między innymi kobietami wiejskimi, ubóstwem, stylami życia, aspiracjami mieszkańców wsi, ale również rolnictwem ekologicznym. Dziś pretekstem do naszej rozmowy jest niedawno opublikowana przez panią doktor książka pod tytułem Struktura społeczna, zmiany ról społecznych kobiet wiejskich. Ta książka jest czwartym tomem z takiego cyklu pod zbiorczym tytułem Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. I rozumiem, że tak jak poprzednie tomy z tego cyklu, dotyczy ona przemian, jakie zaszły na polskiej wsi w ciągu 100 lat. 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, czyli po I wojnie światowej, no aż do czasów nam współczesnych. Ten rok 2018 jest taką, można powiedzieć, symboliczną cezurą. My nie tyle będziemy teraz chciały porozmawiać o zawartości tej książki, chociaż oczywiście wszystkich zachęcamy do lektury. Za zachętę możemy chyba uznać fakt, że nie jest to opasłe tomiszcze, także można się nie przerażać, widząc objętość książki, a my porozmawiamy trochę o współczesności. I no, ponieważ my od lat jako fundacja współpracujemy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa, także my się znamy z moją dzisiejszą rozmówczynią i będziemy w związku z tym w tej rozmowie posługiwać się bezpośrednią formułą rozmawiamy na ty. Obserwując aktywność społeczną na polskiej wsi, my w fundacji, ale nie tylko my, możemy odnieść wrażenie, że w zasadzie pozycja kobiet jest tam absolutnie dominująca i że bez tych kobiet w ogóle wieś byłaby takim miejscem dużo mniej aktywnym, dużo mniej by się tam działo, byłaby w pewnym sensie uśpiona. No ale przecież ta aktywność społeczna to jest tylko jeden z wymiarów życia. Jeden z wymiarów życia jednostek, ale też wspólnot. Jest cała sfera rodzinna, sfera aktywności zawodowej, sfera polityki wreszcie. Czyli ta aktywność społeczna to tylko wycinek rzeczywistości, w której tutaj w naszym przypadku funkcjonują kobiety. Jaki obraz wyłania się z Twoich badań? Ja tylko może dodam, że dla mnie, bo to też kwestia, jak sobie zdefiniujemy różne rzeczy, dla mnie życie rodzinne też jest społeczne i rodzina jest bardzo ważnym aktorem w życiu społecznym, tak samo jak polityczne jest społeczne. Więc rozumiem, że tym myśląc o tym, że przez pryzmat fundacji widzicie aktywność społeczną kobiet bardzo, bardzo wysoką, jakby w moim języku zapewne masz na myśli tą działalność taką aktywistyczną, czy taką społeczną w sensie na przykład organizacji pozarządowych. Tak, ale nie tylko organizacji, tylko w ogóle jakby organizowania takiego życia wspólnotowego, można powiedzieć właśnie poza domem, tak, na rzecz różnych grup, tak, czy to dzieci, czy osób starszych, czy po prostu takich działań związanych ze spędzaniem wolnego czasu, czymś, co się nazywa, nie wiem, animacją, integracją, ale też takim oddolnym życiem kulturalnym, no po prostu całą tą sferą aktywności, która jest tą aktywnością społeczną w sensie, że nikt nikomu za nią nie płaci, nie ma tam w ogóle, szczególnie na wsi, dużego obiegu pieniądza w tym, tak? Taka działalność
No właśnie społecznikowska, może tak można by ją, nazwać. Na rzecz dobra wspólnego, takiego no, lokalnie tam pojmowanego. To, także to mam na myśli. To znaczy, jeśli tak przedstawimy sytuację, to to by była jakby nowa rzecz na wsi, bo tak jak powiedziałaś, ja patrzyłam na te zmieniające się role kobiece w perspektywie czasu. Ja sobie do analizy w taki bardzo naturalny sposób wyłoniły mi się trzy sfery aktywności kobiet. I tak jest ta książka też skonstruowana, że najpierw wprowadzam te wszystkie i wyjaśniam terminy teoretyczne, a potem dokonuję w drugim rozdziale analizy takiej właśnie w perspektywie historycznej, jak zmieniały się kobiece role rodzinne. To jest bardzo bogaty i bardzo ważny dla mnie rozdział, bo okazuje się, że on ciągle wpływa na to, jak pozostałe role są wypełniane. Drugą sferą, jaką analizowałam, była sfera aktywności zawodowej kobiet, czyli pracy zarówno na rzecz gospodarstwa rolnego, a potem już nie w gospodarstwie rolnym koniecznie. I trzecią sferą, ja nazywam ją sferą publiczną i to jest ta sfera, w której prawdopodobnie mieści się ta działalność, którą wspiera fundacja i którą wy możecie obserwować najbardziej ze swojej perspektywy. I jeśli mogę, to chciałabym krótko powiedzieć o tych zmianach, jakie zachodziły w sferach, właśnie dochodząc do tej sfery publicznej, bo ona wynika z tego, ona się pojawiła najpóźniej w życiu kobiet i to było związane z tym, w jaki sposób tradycyjna społeczność chłopska, a trzeba pamiętać, że jeszcze 100 lat temu to było ponad 70% polskiego społeczeństwa i zdecydowana większość osób, które mieszkały wtedy na wsi, to były osoby związane z rolnictwem, niekoniecznie właściciele gospodarstw, ale też osoby pracujące w rolnictwie. I tym, co bardzo mocno decydowało o tym, co wolno kobiecie, czy co ona będzie robić, w jaki sposób będzie spędzać swój czas i czemu będzie poświęcać swoją uwagę, bardzo mocno decydowała o tym taka konstrukcja rodziny chłopskiej. Tego, w jaki sposób taka społeczna jednostka, jaką była chłopska rodzina, funkcjonowała i jakie role wyznaczała swoim członkom. To była dosyć sztywna, tam podział ról był dosyć sztywny i właśnie dlatego mówię, że to jest coś nowego, o czym ty opowiadasz, bo kobietom była przypisana rola domowa, rodzinna i opiekuńcza, natomiast do reprezentowania rodziny na zewnątrz byli predestynowani mężczyźni. I oczywiście pojawiały się takie sytuacje, kiedy to było na przykład niemożliwe, bo nie wiem, mężczyzna umierał i zostawała jako przedstawicielka rodziny kobieta z dziećmi, ale było na przykład w tym społecznym porządku akceptowane, że kobieta wdowa, jeśli nie było starszego mężczyzny, brata czy teścia, czy ojca, który mógłby się nią zająć w takim sensie reprezentowania, mogło być tak, że kobieta zaczynała reprezentować rodzinę w społeczności, ale to było do czasu, kiedy najstarszy z synów osiągał wiek, kiedy mógł przejąć te obowiązki. Także jakby nie było, znaczy były takie zastępcze miejsca dla kobiet w tym funkcjonowaniu, ale one jakby same czuły, bo to jest właśnie to, co mnie interesowało w tej mojej pracy, skąd się bierze ta świadomość, za co się możemy brać, a za co się nie możemy brać, co nam wypada, czy czego nam nie wypada, czy jakie nas spotkają konsekwencje, jeśli wejdziemy w sferę nieprzeznaczoną dla nas, czy taką, która w jakiś sposób jest dla nas niedostępna, czy będziemy, jakie są metody kontroli społecznej przed wejściem na nie swój teren, czy robieniem czegoś w nowy sposób. I analizując znowu te trzy wymiary, rodzinny, zawodowy i publiczny, opisując, bo w ogóle chciałabym zacząć od tego, że ja stosuję kategorię roli społecznej. To jest jeden z terminów stosowanych w socjologii, ale ten termin bardzo był dla mnie wygodny i taki wyjaśniający wiele rzeczy, ponieważ on zakłada właśnie scenariusze, które podejmujemy. My w różny sposób możemy odgrywać te nasze role we wszystkich sferach i na różne scenariusze środowisko nam pozwala. I
jakby cała koncepcja tego grantu, w ramach którego ja przygotowałam te badania i potem napisałam książkę, ona zakładała, że różna struktura społeczna, a struktura społeczna jakby teraz, i my też przyjęliśmy takie wyznaczniki struktury jak wykształcenie, rodzaj zatrudnienia dominujący i bazując na tych też irwirowych badaniach dotyczących różnych typów gmin, jakie w monitoringu zespół irwirowy wyznaczył, zdecydowaliśmy się, że nasze badania zlokalizujemy w różnych typach struktury społecznej i to są wiejskie obszary trzech powiatów, w czterech wyjściowo, ale potem analizowałam w trzech takich, ominęliśmy mieszany powiat i to jest typ struktury rolniczej, takiej zdominowanej przez rolnictwo, typ struktury robotniczo-inteligenckiej i typ taki, to jest ten najbardziej rozwinięty, inteligencko-robotniczy, taki najbardziej unowocześniony i środkowy, zdominowany przez robotników, tam gdzie mamy dominację robotników w strukturze. I mnie ciekawiło, czy w tych różnych typach struktury różnie będą postrzegane role kobiece. I to był ten wkład empiryczny i to, co wiem o współcześnie postrzeganych i konstruowanych oczekiwaniach wobec ról kobiecych w różnych sferach, rodzinnej, zawodowej i publicznej w 2016 roku i to, co tam się działo. I kiedy patrzymy na zmiany tych ról, najpierw takie rekonstruowane historycznie, to trzeba mówić, to, że mieliśmy bardzo sztywny rodzaj modelu rodziny chłopskiej, gdzie kobieta była przypisana do sfery rodzinnej, opiekuńczej, a mężczyzna zajmował się cięższymi pracami w gospodarstwie i reprezentował rodzinę w świecie tym zewnętrznym, nadal ma bardzo silny wpływ na to, jak będziemy dopuszczać różne nowe elementy do aktywności kobiet w innych sferach. Sposób organizacji życia rodziny chłopskiej, niesłychane obciążenie pracą, bo kobiety, mimo że ta praca była niepostrzegana być może jako praca na rzecz gospodarstwa, wykonywały niesłychaną liczbę czynności. I to na przykład badacze, którzy w latach 30. analizowali pracę w gospodarstwie rolnym, zwracali uwagę na to, że na przykład nowoczesne odkrycia i różnego rodzaju maszyny inwestycje odciążały pracę mężczyzn, bo to były zakupy do gospodarstwa i oni być może zyskiwali wówczas trochę czasu czy możliwości odpoczynku, czy zajęcia się inną pracą. Natomiast kobiety nadal w bardzo taki czasochłonny i pracochłonny sposób wykonywały masę obowiązków, które w dodatku nie były i nadal nie są, bo tej pracy domowej u nas się nie ceni, ani jakby nie jest ona płatna, nie jest ona obciążona składką. Nie jest też wysoko wyceniana, jeśli ktoś świadczy dla nas takie usługi. Jakby ten rodzaj pracy był mało doceniany. Kobieta była też odpowiedzialna za wychowanie dzieci, dziewczynek dłużej, chłopców do pewnego momentu, bo oni przechodzili pod opiekę potem mężczyzn, żeby się przygotowywać do zawodu. I ten rodzaj ról rodzinnych jakby też wycofywał kobietę z takiej, on jej trochę odbierał podmiotowość, bo ona cały czas funkcjonowała jako czyjaś córka, jako czyjaś siostra, potem jako czyjaś żona, potem czyjaś matka. Natomiast ja też w książce dokonuję analizy tego właśnie, jakie było miejsce kobiet w strukturze społecznej. One nie miały samodzielnego miejsca, bo ich miejsce było wyznaczane przez pozycję mężczyzny, z którym ona była kojarzona, czy do którego, nie chcę powiedzieć należała, ale do którego była przypisana w tej wioskowej społeczności. I te role rodzinne są bardzo różne. One są, nie wiem, rolą żony, która się zmieniała przez dziesięciolecia, bo inaczej się kształtowały relacje. Zmieniał się sposób bycia matką, zmieniał się sposób jakby wybierania sobie partnera do małżeństwa. Wcześniej to bywały swaty, potem jakby ludzie samodzielnie mogli podejmować decyzje. Ja wszystkie te elementy opisuję u siebie w książce, jak to się zmieniało i jak to się przekształcało. Natomiast i to jest ten wątek, który chciałabym wprowadzić, chociaż miałyśmy
chodziłyśmy koło niego jak wokół jeża trochę. Chciałabym zwrócić uwagę, że to, o czym mówię, jakby na przykład rola matki jest rolą bardzo mocno biologiczną, bo wiąże się z tym, że mamy odmienne budowy i anatomię. Natomiast to, że możemy mówić o tym, w jakim wieku się zostaje matką po raz pierwszy, czy rodzi się dzieci 13 czy dwoje, bo się tak planuje, czy rodzi się je w wieku właśnie lat 14 czy 30, czy świadomie się planuje, że się skończy edukację, trochę popracuje, będzie miało się gdzie wrócić po przerwie na opiekę. To są elementy, które wiążą się z tym, że nie jest to rola tylko biologiczna, ale jest to rola kulturowa. I rola kulturowa to jest coś, co nazywa się w naukach społecznych genderem. I moja książka opowiada o, jakby z perspektywy gender, o zmieniających się kulturowych rolach pełnionych przez kobiety. I to jest ten straszny gender, który mieliśmy plan wprowadzić. Jest to po prostu, można powiedzieć, takie narzędzie analizy, tak? Inna soczewka, tak? Ja próbuję cały czas właśnie znaleźć jakiś taki sposób, tak, żeby on nie brzmiał tak i też jakby strasznie nie umiem zrozumieć, jak można w ogóle było doprowadzić do tego, że to jest takie taki zły zwierz, którym się gdzieś tam niektórzy posługują. Dla mnie to jest rodzaj języka, tak jakby taki sposób opisu rzeczywistości, który dla jednych może być, ktoś może powiedzieć, że to bardzo dobrze, że kobiety rodziły w wieku 16 lat dzieci, bo wtedy są zdrowsze i młodsze i mogą się nimi, nie wiem, z większą energią zajmować, a jak, nie wiem, rodzą po 40, to mają mniej siły. Natomiast to jest opinia, tak? A samo to, że możemy o tym rozmawiać i że są różne sposoby spełniania roli macierzyńskiej, to jest gender i to jakby nie ma w tym nic oceniającego, czy można mieć różne poglądy na temat tego, jak te role powinny wyglądać, ale samo to, że o tym możemy rozmawiać, świadczy o tym, że te role są też konstruowane kulturowo i że otoczenie społeczne w jakiś sposób może wywierać presję i kontroluje to, w jaki sposób te role pełnimy. I te role się zmieniały, na przykład role rodzinne, zobacz, że nie wiem, właśnie wcześniej było akceptowane to, że się ma dużo dzieci, to jakby, zwłaszcza w rodzinach, które były niezamożne, to było też jakby zabezpieczenie trudno na przyszłość. To było zabezpieczenie na przyszłość, ale to też było trudne, to była siła robocza, która pomagała w gospodarstwie. Natomiast to były też koszty życia codziennego, bo trzeba je było wykarmić. To też w zależności od tego, w jaki sposób można było sobie z tym poradzić, to dla różnych osób różnie można było to interpretować. Natomiast to, co było wcześniej społecznie akceptowane i było normą społeczną, czyli to, że nie wiem, w wieku 16 lat rodzi się pierwsze dziecko, w tej chwili prawdopodobnie w większości rodzin wiejskich nie byłoby mile widziane, bo normy społeczne się zmieniły, system kontroli się zmienił i raczej oczekuje się, że dziewczyna w tym wieku będzie wykazywała aktywność w innych sferach życia. I to wszystko, jakby o czym się teraz mówi, to są role kulturowe, w jaki sposób formułujemy oczekiwania wobec płci. One też dotyczą oczywiście ról męskich, bo one też się bardzo mocno pozmieniały. Pojawia się kwestia tej zmiany, no i nie mamy czasu w tej rozmowie, żeby prześledzić detalicznie, jak to się zmieniało, tylko raczej jakby widzimy, co jest teraz, tak? I jaki jest ten świat współczesnych kobiet wiejskich. Oczywiście no, trudno tak uogólniać, tak? No, nie wszystkich dla ciebie tych zbadanych, a dla mnie z kolei z takiej pozycji, no, można powiedzieć, obserwacji empirycznej, to tych, można powiedzieć, aktywniejszych, tak? które jakoś w tych społecznościach są widoczne. I z tego, co mówisz, ja rozumiem, że nastąpiła w sumie nie tak dawno zmiana, która jakby w jakimś sensie usankcjonowała tak obyczajowo wyjście kobiet do tej sfery publicznej, no, w
tej, która jakby rzuca się w oczy nam czy wszystkim innym, którzy prowadzą jakieś działania na wsi, czyli tej sfery publicznej, społecznej, tak? Nie wiem, czy to, jak to widać w Twoich badaniach, ale z moich obserwacji wynika, no, że te ostatnie 20 lat to na pewno już jest czas tych kobiet społecznic, kobiet aktywistek odgrywających właśnie w tej sferze no ważne role, tak? Teraz ostatnio też kobiet sołtysek, tak? To pytanie, gdzie kończy się ta działalność stricte społeczna w sferze publicznej, a zaczyna ta polityczna, może jeszcze do tego też dojdziemy. To ja może kontynuując, żeby dojść do tej aktywności społecznej i dlaczego dla mnie są takie ważne w tym te role rodzinne, tylko dodam, że rzeczywiście dla mnie, jak ja w perspektywie już czasu i z takiego dystansu patrzę na te trzy sfery życia, to jakby najdłużej i najbardziej sztywne są te role rodzinne, o których troszkę opowiedziałam. Później zaczęły się pojawiać role zawodowe, to znaczy one były, to właśnie ja jakby cały czas dążę do tego i bardzo mi zależy, żeby o tym mówić takim językiem, przynajmniej ja się staram o tym mówić takim językiem, że praca na rzecz rodziny to też jest praca i to jest tak, że i wychowywanie dzieci, sprzątanie mieszkania i jakby to też jest praca. Natomiast faktycznie taka praca zawodowa, na przykład jako kierowniczka gospodarstwa rolnego, jako osoba decyzyjna, pojawia się dosyć późno, bo no, oczywiście wyjątki były, natomiast takie bardziej widoczne na masową skalę, czy dające się statystycznie zauważyć, to był okres powojenny, kiedy mężczyźni zaczęli być wysysani jako siła robocza do przemysłu i też było zaburzenie bardzo silne to demograficzne, bo była większa populacja kobiet po prostu ze względu na działania wojenne. I kobiety jako rolniczki pojawiły się dosyć późno. I też były badania takie, to między innymi profesor Tryfan badała, że kobiety częściej stoją na czele słabszych gospodarstw, tam gdzie na przykład dochody nie są tak atrakcyjne, żeby jakby głowa rodziny mężczyzna była w stanie utrzymać całą rodzinę, więc najczęściej szuka pracy gdzie indziej. Ale są też badania bardziej współczesne z lat 90. pokazujące tę zasadę. No i też pojawiła się możliwość pracy zawodowej dla kobiet poza gospodarstwem rolnym. Było też tak, że jakby cała ówczesna polityka i podejście no, równało ludzi społecznie i to równouprawnienie dla kobiet w Polsce zostało przyniesione razem z systemem komunistycznym i być może ono się dlatego tak ciężko w tej chwili zagnieżdża, że jest traktowane jako taki podarunek z zewnątrz od niekoniecznie chcianego gościa. Natomiast oczywiście to było dekretowane, to było odgórnie narzucane i to nie znaczyło natychmiastowej zmiany mentalnej, takiej praktycznej, to nie od razu było wcielane w życie, ale pojawiła się możliwość dla kobiet znalezienia sobie środowisk, które będą akceptować inny rodzaj aktywności. I najczęściej to się wiązało dla dziewczyn wiejskich, które chciały na przykład być robotnicami, z wyjazdem ze wsi, bo tam nie było jakby społecznej atmosfery czy aprobaty dla tego, żeby one się zachowywały w inny sposób, inaczej ubierały, inaczej spędzały czas. Natomiast no jakby pojawiła się alternatywa i to było związane z przemianami w sferze polityki, w sferze obyczajowości, w sferze ekonomicznej, no bo zaczęły powstawać miejsca pracy i ta praca zawodowa w życiu kobiet wiejskich mogła się pojawić, ona się rozwija. W tej chwili kobiety na przykład, to i z innych badań i ze statystyki wiemy, że kobiety na wsi w tej chwili są bardzo często drobnymi przedsiębiorczyniami i mają te jednoosobowe działalności gospodarcze, które są oczywiście metodą ominięcia braku etatów na wsi i próbą jakiegoś znalezienia sobie miejsca w tej zawodowej sferze. Niekoniecznie dla kobiet korzystne jest to rozwiązanie, ale kobiety aktywne zawodowo starają się być.
No i na końcu pojawiła się ta aktywność społeczna, o której ty wiesz bardzo dużo i z którą masz dużo do czynienia. Ta sfera aktywności publicznej moim zdaniem pojawia się nieśmiało i to jest dla mnie właśnie jakby wyniki pokazują trochę co innego niż ty mówisz. Ja wiem, że jest ta grupa, o której ty mówisz, wiem, że to tak jest, natomiast ta działalność publiczna, tak jak ty mówiłaś teraz, wymieniałaś takie sfery tradycyjnie przypisane do działalności kobiet, opieka nad dziećmi, opieka nad seniorami, to są te sfery, w których aktywność kobiet jest akceptowana. I ponieważ tutaj system bardzo nie daje rady, w tym sensie, że brakuje żłobków, brakuje przedszkoli, brakuje infrastruktury dla seniorów, nie ma domów dziennego pobytu, nie ma opieki pielęgniarskiej dla osób w potrzebie, to te dziury są łatane przez kobiety i one takim trochę tylnym wejściem w tą sferę publiczną wchodzą. Natomiast ta sfera takiej prawdziwej władzy, tam gdzie pojawiają się pieniądze, nadal jest bardzo mocno zdominowana przez mężczyzn, także na wsi. I o ile jest tak, że wspomniałaś tutaj o tych badaniach nad sołtysami, rzeczywiście kobiety coraz mocniej są reprezentowane na stanowisku sołtysa, natomiast to chyba w interpretacjach Ilony Matysiak jest taka hipoteza, że razem z tym, jak odeszła taka faktyczna władza i pojawiły się obowiązki związane z taką konkretną pracą już, kiedy się jest sołtysem, to tam kobiety zaczęły tą funkcję obejmować, a mężczyźni poszli raczej w kierunku bycia radnymi różnych szczebli, gdzie mogą wydawać prawdziwe pieniądze i gdzie mogą podejmować prawdziwe decyzje. Mówię to oczywiście ironicznie, te prawdziwe, bo to, co robią kobiety, jest bardzo ważne. Ta rola sołtysa no na pewno się zmieniła i może też jedna kwestia to jest ta właśnie kwestia, gdzie są te prawdziwe pieniądze i podejmowanie tych decyzji. Trochę jak się patrzy na aktywność tych, nie zawsze chyba trzeba powiedzieć młodych, ale nowych, tak, tego nowego pokolenia sołtysów i sołtysek, to tam jest bardzo dużo takich działań miękkich, tak, integracyjnych. To są takie osoby, które same siebie postrzegają, ale też chyba przez wspólnotę są postrzegane jako takie organizatorki czy organizatorzy takiego życia wiejskiego od tej strony, no znowu miękkiej, tak? Takiej co, ale to jest tak, właśnie to jest ciekawe, bo ja jeszcze sobie przeglądałam wyniki badań z tego rozdziału właśnie o rolach publicznych i to właśnie też Ilona Matysiak chyba badała, że jak się analizuje te budżety obywatelskie, to ona sprawdzała, jak to jest w tych wsiach czy gminach, gdzie są właśnie kobiety i mężczyźni, wsiach, bo to są tyski, że wcale nie jest tak, że kobiety plac zabaw, a mężczyźni chodnik i oświetlenie, że nie ma takiej znaczącej różnicy. Tak, ale ja nie mówię teraz o kwestii wydawania funduszu sołeckiego, bo to jest jeszcze inny poziom, tak? Czy powiedzmy inny aspekt tej sytuacji. Mówię o takim, że wydaje się, że to wejście szerszą ławą kobiet do na przykład do tej roli sołtysa wiąże się też trochę ze zmianą postrzegania tej roli, tak? I że to nie, że nie wiem, no ja bym nie patrzyła na to wyłącznie przez pryzmat tego, że już ta władza czy te pieniądze, tak, że one tam nie są, że te decyzje są przesunięte, w związku z tym uwalniamy jakby to miejsce dla kobiet, bo ono już nie jest tak znaczne, tylko można też na to spojrzeć jako na to, że w ogóle jakby ta rola tego sołtysa się zmienia i ta rola sama w sobie w tej społeczności zaczyna, no, ten sołtys ma inną funkcję, tak? Tego, który zorganizuje, nie wiem, zabawę, chodzenie z kijami, tak? To nie są w gruncie rzeczy z punktu widzenia, jak sobie pomyślimy o takiej szeroko pojętej jakości życia ludzi, to nie są rzeczy mniej ważne, tak? Niż chodnik. Może nawet można pomyśleć, że one dla niektórych są ważniejsze niż chodnik, tak? Że gdzieś jest to przesunięcie, ale może
Ja się na przykład zastanawiam, gdzie jest ta granica między, jeżeli weźmiemy tę sferę, o której ty mówisz zbiorczo, że to jest sfera publiczna i tam w niej są te działania bardziej takie społecznikowskie, a potem gdzieś dalej te polityczne, tak? To po pierwsze, czy jest widoczna taka silna granica i kobiety byłyby w tych działaniach społecznikowskich, a raczej byłoby ich ciągle bardzo mało w tych działaniach politycznych, no bo na przykład na to pokazują statystyki dotyczące, prawda, zajmowania pozycji wójta, burmistrza czy pozycji radnych, tak? No ale ja stawiam taką roboczą hipotezę, że jednak to jest proces, tak? On jest powolny, ale to musi się zmieniać, tak? W kierunku otwierania się też tych ról, czy dostępności tych ról dla kobiet. Wiesz co, zaznaczyłam sobie, podkreślałam w książce takie fragmenty i oczywiście nie mogę ich teraz znaleźć, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle tak, że tak jak w sferze zawodowej kobiety tak stopniowo wchodziły w tą profesjonalizację. Na początku było tak, że one na przykład zastępowały mężczyzn w niektórych okresach. I okazywało się, że dobrze sobie radzą, więc potem coraz śmielej jakby już tak na serio robiły różne rzeczy. Tak jest trochę w tej sferze publicznej, że faktycznie, no bo polityka może być też zawodem i może stać się sferą zawodową i to jest już jakby dość atrakcyjna, na przykład ze względów finansowych czy dostępu do władzy i prestiżu może mniej, no bo u nas jakby ciągle w tych badaniach szacunku społecznego polityk nie jest jakoś szczególnie wysoko, ale jest to w jakiś sposób atrakcyjna kariera dla wielu osób. Natomiast jakby nawet nie tylko badania dotyczące kobiet wiejskich, ale w ogóle kobiet i w Polsce i na świecie pokazują, że ta sfera polityczna jest najtrudniej dostępną dla kobiet i też taką, nie wiem jak to powiedzieć, one same mało próbują w taki sposób, że one czują, że to nie jest środowisko dla nich. I są badania oczywiście, które zadają pytanie, dlaczego tak się dzieje. I tutaj znowu będę mówiła językiem, który nie wszystkim odpowiada. I to jest język feministyczny, który zwraca uwagę na patriarchalną strukturę instytucji politycznych, które były stworzone przez mężczyzn dla mężczyzn i które od kobiety, która chce wejść w to środowisko, wymagają tego, żeby nauczyła się reguł gry chłopaków. Oni mają jakby od socjalizacji, od pierwszego dnia urodzenia dużo łatwiej grać w tę grę. I też jest taka mało komfortowa, bo ona właśnie zakłada działania takie, które nie zawsze kobietom mogą odpowiadać. Też z różnych powodów, nie dlatego, że mamy tak gen inaczej ułożony, tylko że jesteśmy tak wychowane, że pewne rzeczy przychodzą nam trudniej. I to, co jest ciekawe, i to też właśnie jakby przeglądając książkę, przypomniałam sobie wyniki tych badań, że w Polsce kobiety w takich oficjalnych strukturach władzy, na przykład jako posłanki, jako senatorki, czy jako radne, zwykle bardziej widoczne, najbardziej obecne są w sytuacjach, kiedy jest wysokie napięcie polityczne albo jakieś kryzysowe sytuacje. Był też taki moment, kiedy po wojnie one były dość obecne w Sejmie, ale to był efekt propagandy i tego, że jakby tak miało być pokazane, że nowy system polityczny daje kobietom większe szanse uczestnictwa. Natomiast dzieje się też coś takiego i to, tak jak mówię, nie odnosi się tylko do kobiet wiejskich, ale to też jest reguła, że w sytuacji, kiedy poprawia się otoczeniu, jest lepiej gospodarczo, jest lepiej już bez takich napięć, to te kobiety wycofują się znowu do bardziej akceptowanych społecznie ról rodzinnych, opiekuńczych i takich jakby obsługiwania zaplecza tego teatru politycznego. I tak jak nie wiem, czy pamiętasz, to była dosyć głośna dyskusja i ciągle mam wrażenie, że to jeszcze nie dość wybrzmiało o roli kobiet w tej rewolucji Solidarności, gdzie w pewnym momencie mówiliśmy tylko o mężczyznach, którzy no nie wiem, organizowali strajki i siedzieli w więzieniu, ale to kobiety tak naprawdę ogarniały wtedy rzeczywistość i ciągle im nie oddaliśmy jeszcze chyba należnego miejsca.
tak w tej historii politycznej też jakby mało mówimy o tym, co się dzieje, żeby to wszystko mogło działać i też te bardziej eksponowane role do odegrania ciągle jeszcze mężczyźni częściej zajmują niż kobiety. Ja na przykład, jeśli sobie przypomnisz, to były takie charakterystyczne postaci, że jak była chłopska partia samoobrona w Sejmie, to miała takie wyraziste posłanki, ale one zachowywały się w taki niezwykle niekobiecy sposób. Były czy to wulgarne, czy to głośne, czy to hałaśliwe, czy jakby cały ten taki zestaw stereotypowo kobiecych cech nie pasował do tych ról, które one odgrywały. One jakby decydowały się grać w męską grę na męskich zasadach i poniosły, no, gdzieś tam na pewnym etapie ograli je chłopcy. To było widoczne. Dwa pytania z różnych sfer przychodzą mi do głowy. Jedno o to zróżnicowanie regionalne, tak? No bo jednak, gdy myślimy tutaj, a tu cały czas myślimy w takiej perspektywie historycznej, no to ciągle ciążą nad nami rozbiory i jakby różne modele rozwoju gospodarczego w tych częściach Polski, no, które do tej pory na przykład w badaniach tych monitoringowych, które robi IRWiR, przecież wychodzą. To czy ta obecność i ten model jakby społecznego funkcjonowania kobiet też są różne w różnych, powiedzmy na osi północ, południe, wschód, zachód u nas? Da się coś o tym powiedzieć? Jak to wychodzi z tych twoich badań? Już ci mówię, badań. Tylko mam takie wrażenie, wiesz co, że ciągle nie dopowiadam puenty do tych opowieści o tych różnych rolach i chciałabym to powiedzieć teraz, że kobietom trudniej jest być aktywnym, wiejskim kobietom, które badałam i które analizowałam zmiany ich ról, że jakby to, od czego zaczęłam, że ten podział obowiązków w tradycyjnej rodzinie chłopskiej jakby nadal ma takie silne odbicie i że to i w badaniach CBOS-u dotyczących całej Polski, ale wsi bardziej i w moich badaniach, bo powtórzyłam to pytanie, pokazuje, że jeśli chodzi o współczesny podział ról rodzinnych, to kobiety w domu wykonują dużo więcej pracy niż mężczyźni. To jest jakby jedna bardzo ważna rzecz, na którą chcę powiedzieć, bo ona mi potem pomaga interpretować pozostałe wydarzenia. I teraz jest tak, że w momencie, kiedy kobieta ma taki drugi etat w domu, a czasem nawet półtora, to jest jej trudniej podjąć pracę zawodową, bo na przykład nie ma we wsi przedszkola, nie ma z kim zostawić starszej osoby z rodziny z demencją, bo nie ma instytucji, która mogłaby wesprzeć. I ze względu na to, że najczęściej kobiety w Polsce gorzej zarabiają, nawet jeśli są lepiej wykształcone, bo takie są realia wynagrodzeń w Polsce. Często nie mają drugiego samochodu, żeby dojechać do pracy, a pierwszy samochód zajmuje mężczyzna. Częściej to kobiety właśnie rezygnują z pracy zawodowej, bo to się po prostu z punktu widzenia rodziny opłaca. To się nie opłaca kobiecie, bo ona traci lata aktywności zawodowej, ona nie ma składek, żeby mieć potem wyższą emeryturę, a żyje dłużej, więc żyje często w ubogiej starości, bo to się wszystko na to składa. Natomiast jakby ten nierówny podział, utrwalony tradycyjnym podziałem obowiązków w rodzinie wiejskiej, rzutuje na role zawodowe kobiet, a jeszcze bardziej rzutuje na role publiczne. I tutaj właśnie tego nie dopowiedziałam, że są badania, które pokazują, co też powstrzymuje kobietę od aktywności publicznej, czy to takiej społecznikowskiej, czy politycznej, na przykład bardziej profesjonalnej. I to jest to, że często, tak jak odpowiadają, to jest właśnie to, że one czują, że reguły nie są ustalone dla nich, że to nawet nie jest kwestia strachu, czy tego, że nie czują się kompetentne, tylko po prostu to nie jest rodzaj gry, w którą one chciałyby grać, ale mówią też o tym, że mają po prostu, brakuje im czasu na to, bo są dociążone obowiązkami zawodowymi, brakuje im możliwości opuszczenia domu, bo właśnie mają różnego rodzaju zobowiązania. I to, co mnie uderzyło, to jest niesamowite, że kobiety, które są aktywistkami, które badałam w zupełnie innych badaniach, używają takiego języka, że na przykład mam takiego dobrego męża, bo on mnie wyręcza w czymś, na przykład zostaje i odrabia z dziećmi lekcje, albo on mnie wyręcza, bo odwiezie, nie wiem, dzieciaki na zajęcia dodatkowe, albo że zgodził się na to, żebym kandydowała na radną. To jest tak, jakby to był taki przywilej, który można
Bo też te, które są aktywne, bardzo sobie to cenią i to jest tak, że to jest bardzo ważny aspekt tej kobiecej, takiej poczucia spełnienia w różnych rolach i to jest rzeczywiście dość ważne. To jeszcze jak będę mówiła o wynikach moich badań, to chwilkę o tym powiem. Natomiast jakby ciągle ten rodzaj definicji ról rodzinnych gdzieś tam hamuje nas w tym, żeby rozwijać się w innych rolach. Ja też w mojej książce odwołuję się do takiego znanego terminu, jakby w polskim dyskursie o rolach kobiecych on jest dość obecny. Mówimy o takim starym kontrakcie płci, który gdzieś tam został kiedyś zawiązany i on jest dosyć właśnie tradycyjny i na kobietę zwala bardzo wiele obowiązków. Natomiast brakuje nam dyskusji takiej spokojnej o tym, jakby miał wyglądać ten nowy model rodziny. I kiedy pytamy właśnie... To są rodzinom zadawane pytanie, jak wygląda podział, jaki byłby najlepszy podział obowiązków w rodzinie z perspektywy kobiety, to i faceci, i kobiety odpowiadają, że najlepszy byłby partnerski. A potem idzie drugie pytanie, a jak to wygląda w państwa rodzinie? I już nie jest partnersko. I to jest tak, że kobiety wtedy odpowiadają, że to raczej ja robię więcej, a mężczyźni mają najczęściej brak odpowiedzi, bo pewnie ciężko jest przyznać, że przed chwilą powiedziałem, że lepiej by było inaczej, a z jakiegoś powodu tak nie robię. I ja mam wrażenie, że też jeśli na przykład teraz popatrzymy na to, w jaki sposób się formułuje różnego rodzaju narzędzia do wspierania rodzin, to one mają na celu utrwalenie ról takich mocno tradycyjnych, to znaczy wspiera się pozostawanie w domu i jakby rezygnację z pracy zawodowej i jakby powrót do takiego scenariusza tradycyjnego roli rodzinnej. Jestem bardzo ciekawa, jak teraz, bardzo ciekawym dla mnie, ale to zapowiem jeszcze na ten temat, jestem bardzo ciekawa, jak to, w jakim kierunku będzie zmieniać się ten pomysł projektu Babcia Plus, bo z jednej strony mamy tą uświęconą rolę kobiety, która się poświęca dla rodziny i chętnie pomaga i nagle chcemy jakby zburzyć to poświęcenie, płacąc za tego rodzaju aktywność, a jednocześnie płacimy bardzo mało, tak, żebyśmy, broń Boże, nie powiedzieli, że to jest może jednak ważna robota i należałoby ją poważnie wynagradzać. Jestem bardzo ciekawa, jak to odmieni relacje i w rodzinach, i na rynku pracy na wsi. Ale to znowu... Znowu popłynęłam w bok. Pytałaś o regionalne zróżnicowanie. Ja nie umiem odpowiedzieć na podstawie moich badań, jak to wygląda. W tej rekonstrukcji ról, owszem, tak. Jakby wydaje mi się, że pewne zmiany, na przykład na terenie zaboru pruskiego, zachodziły wcześniej niż na terenie innych zaborów. Są też takie lokalne czynniki, na przykład bardzo mocno migracje w Galicji powodowały, że pewne rzeczy się zmieniały. Ale to jakby nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to będzie bardzo dużo mówienia na różne tematy, ale jeśli ktoś na przykład miał doświadczenie życia 20 lat, nie wiem, w Stanach i patrzenia na inny rodzaj relacji, to wpływało na to, jak on postrzega różnego rodzaju aktywności potem we własnej rodzinie. Natomiast moje badania nie dotyczyły, one były prowadzone w trzech powiatach, koszalińskim, lubartowskim i myszkowskim, więc mamy zróżnicowanie przestrzenne, ale one zostały wybrane do badań nie ze względu na to, że są w różnych dawnych zaborach, tylko ze względu na to, że struktura społeczna w tych powiatach była różna. I w każdym typie zaboru jakby są wszystkie typy struktury, więc tutaj nie mogę mówić o takim zróżnicowaniu przestrzennym, że północ inaczej, a południe inaczej. Natomiast to, co już z moich badań wyszło, bo na podstawie takiego zestawu twierdzeń w postrzeganiu ról kobiecych i męskich, zadawanych przedstawicielom obu płci, tych takich klasycznych rozumianych, bo też to, czy wyróżniamy dwie płcie, czy więcej, jest kwestią dyskusyjną w tej chwili. Natomiast u mnie jakby zadawałam pytania dotyczące konstrukcji roli kobiecej i część odpowiedzi wskazywała na to, że te osoby są bardziej tradycyjne w postrzeganiu tych ról w różnych wymiarach rodzinnej, zawodowej i publicznej, a część wskazywała na podejście bardziej nowoczesne. Przy czym to są terminy tradycyjne i nowoczesne, których użyłam, bo nie znalazłam lepszych, bo to jakby bardziej w kierunku tej tradycyjnej rodziny i bardziej w kierunku takiej
nowoczesno-liberalnej, powiedzmy, to też jest dokładnie opisane w książce. I we wszystkich trzech typach struktury, najbardziej tradycyjne i przez przedstawicieli obu płci, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, we wszystkich typach struktury bardzo tradycyjnie postrzegają role rodzinne. Nadal. Kobiety odrobinę mniej niż mężczyźni, ale naprawdę niedużo i odrobinę także w powiecie koszalińskim, tym inteligencko-robotniczym, odrobinę mniej niż na przykład w lubartowskim rolniczym. Ale to nie były znaczące różnice. Natomiast bardzo duże zmiany zaczynają się pojawiać, jeśli chodzi o role zawodowe i bardzo duże, jeśli chodzi o role publiczne. Okazało się, że tutaj rozjeżdża się to, co myślą o rolach społecznych mężczyźni i kobiety. I kobiety zarówno w robotniczym, jak i bardzo mocno w rolniczym, wyraźnie wyrosły z tego, jak postrzegane są role. Na przykład tam było takie pytanie, że interesy kobiet są wystarczająco dobrze reprezentowane w sferze publicznej i nie ma co wprowadzać jakichś sztucznych rozwiązań, żeby były bardziej obecne w polityce. I mężczyźni uważali zdecydowanie częściej, że to jest tak właśnie jest, natomiast kobiety odczuwały swój brak reprezentacji. I to było naprawdę najbardziej widoczne w powiecie lubartowskim i tak się wydarzyło, że te nasze badania były w roku 2016 i ja już miałam potem wyniki tych badań i widziałam, że coś się tam dzieje, tam jest jakieś napięcie między tym, jak kobiety widzą swoją obecność w sferze zawodowej i publicznej, a tym, jak postrzegają ją mężczyźni. I byłam bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. I potem były wybory do rad sołeckich, na stanowisko sołtysa. Ja zadzwoniłam do, to musiałam akurat na poziom gminy zejść, nie powiatu, ale dzwoniłam po prostu wszystkie urzędy gmin w tym powiecie i okazało się, że tak jak na przykład jeszcze w badaniach Ilony Matysiak było takie bardzo wyraźne zróżnicowanie obsadzenia stanowisk sołtysa między ziemiami zachodnimi, gdzie tam w niektórych gminach było nawet 50% kobiet sołtysek, a na tej Lubelszczyźnie, na południowym wschodzie Polski było tych kobiet sołtysek znacznie mniej. Tak okazało się po obdzwonieniu tych gmin moich w powiecie, w którym wyszło mi to napięcie, że bardzo dużo kobiet zostało sołtyskami, też właśnie w okolicach połowy. I same, to najczęściej rozmawiałam z paniami w gminach, same te panie były zaskoczone, co te wybory przyniosły. Także to, co nam wyszło w badaniach na poziomie takim statystycznym, okazało się potem już realizować w praktyce, że kobietom nie wystarcza i tą frustrację zamieniły na rzeczywiste działanie, to znaczy musiały znaleźć sobie siłę, żeby kandydować i społeczeństwo też, czy ta społeczność wiejska była na tyle już zmieniona, że zdecydowała się je wybrać. Być może nie miały męskich kontrkandydatów, ale tego już nie sprawdziłam. Natomiast faktycznie coś się zaczyna tutaj mocno zmieniać, ale nie umiem ci powiedzieć, czy to jest regionalnie uwarunkowane. Może lokalnie, ale tak czy inaczej chyba no ta zmiana jest, tak? Może osobom młodszym może ona się wydawać powolna bardzo, tak? No bo to jest też kwestia jakby no tej perspektywy, tak? Z czym porównujemy, czy z czymś, co pamiętamy. A pamiętamy sytuację, nie wiem, sprzed 50 lat swojej młodości, czy patrzymy bardziej w przyszłość i porównujemy sytuację, nie wiem, w danej wsi z tym, jaka ona jest no, w szerszym świecie, tak? I myślę, że to na pewno jakby ten punkt widzenia na drabinie wieku jakby bardzo ma bardzo duże znaczenie. A jeszcze mi się, przepraszam, jeśli mogę ci wejść słowo, przypomniało mi się, że takie na przykład ciekawe bardzo regionalne różnice wskazała w swoich badaniach pani Kinowska, która badała właśnie też sołtyski i ona badała powiat hajnowski i żywiecki i tam kobiety sołtyski się pojawiały. Miała też bardzo ciekawe, bo jakby też różne pytania zadawała, więc ma trochę inne wyniki, z innej perspektywy tą wiedzę przedstawia, ale
pokazała, że w powiecie hajnowskim, który ja teraz akurat przyglądam mu się, bo zaczynamy tam nowy projekt i tam jest bardzo duży problem ze starzejącą się populacją i z tym, że jest jakby bardzo duży kryzys transportowy, że ludzie są odizolowani, że w związku z tym są mało mobilni. I na przykład bardzo ważną cechą wskazywaną, jaką pożądaną u sołtysa była właśnie taka opiekuńczość i dostrzeganie problemów osób zależnych w różny sposób. I też jako jedną z bardzo ważnych cech sołtysa wskazywano posiadanie prawa jazdy i samochodu, co jest dla mnie absolutnie jakby rzeczywiście takim super pragmatycznym podejściem i to jest na pewno jakby taki kierunek, na który trzeba zwracać uwagę, że takie praktyczne aspekty funkcjonowania w przestrzeni mogą być ważne. A w powiecie żywieckim było tak, że taka osobista ambicja decydowała o tym, że się chce zostać sołtysem, bo w hajnowskim było tak, że często te sołtyski czy osoby gdzieś tam aktywne publicznie były jakby z takiego środowiska, że miały kontakt z wieloma osobami, że zostawało się sołtysem, bo się miało kontakt z wieloma ludźmi, na przykład, bo się pracowało, nie wiem, w skupie mleka i znało się wiele osób, albo było się nauczycielką, albo było się osobą, która, nie wiem, pracuje w sklepie i ma kontakt z ludźmi i wie, czego ludziom potrzeba. Wie, co się u nich dzieje. I to bardzo, bardzo interesujące badania, które pokazują, że właśnie nawet takie punktowe zróżnicowanie może być. Dla mnie jest to charakterystyczne, bo jednak Żywiecczyzna jest taka zagęszczona i tam jest, na pewne aspekty są być może mniej istotne, natomiast to Podlasie z tym takim przestrzennym rozstrzeleniem i odległościami wymaga specyficznych kompetencji. Możemy powiedzieć, że współczesne kobiety na wsi, no, pewne role, które były dla nich niewyobrażalne do osiągnięcia jeszcze, nie wiem, no, pokolenie temu, tak, czy półtora pokolenia temu, gdzieś są w zasięgu ich, nie wiem, czy ręki, czy aspiracji, tak, ale to nadal wymaga dużego wysiłku, tak, i teraz ty powiedziałaś o tym starzejącym się powiecie hajnowskim i w ogóle przecież często w naszych rozważaniach dotyczących, no, sytuacji rozwoju obszarów wiejskich mówimy o starzeniu się, o depopulacji, tak, i ja tak sobie myślę, no, czy jakim miejscem dla współczesnych młodych kobiet, czy dla dziewczynek, które teraz się rodzą, czy teraz zaczynają chodzić do szkoły na wsi, jakim miejscem do życia i takiej właśnie wielorakiej aktywności, tak, nie tylko do wypełniania tej roli rodzinnej, ale też podjęcia jakichś ról zawodowych czy w sferze publicznej. No krótko mówiąc, czy to będzie miejsce wyboru, tak? Czy to, co można zrobić, żeby tak było? Bo przecież jeśli kobiety będą ze wsi wyjeżdżać, bo nie będą mogły tam realizować swoich aspiracji i właśnie, no, brać na siebie tych ról, które by chciały, no to choćby nie wiem, ile chodników, latarni, nie wiadomo czego jeszcze tam zbudowano, no ta demografia w żaden sposób się nie zmieni. Czy musi po tym chodzić, tak. Tak, kto będzie po tym chodził. Także co musiałoby się teraz dziać, to tak trzeba by puścić wodze fantazji, żeby ta wieś za 10, za 20 lat była dobrym miejscem do życia dla młodych kobiet. Czy wieś to jest jedno, bo myślę, że równy chodnik i to, że można wyjść z dzieckiem na plac zabaw, jest na pewno bardzo ważne i to jakby, broń Boże, nie podważałabym istotności tych działań, tylko to jest w ogóle też, jakby łatwiej jest zdobyć projekt na takie konkretne działanie i je udokumentować, niż zmienić to, co mi siedzi w głowie. Czyli pracować na przykład nad tym, żeby te dziewczyny, które teraz wychowują swoje dzieci, nie tylko na wsi, bo i w mieście,
żeby uczyły chłopców, że to oni też zbierają brudne ubrania i zanoszą do pralki, a nie, że siostra ma za nich posprzątać. Albo żeby nie było tak, to ja rozumiem, że ludzie się na to godzą i że to jest jakby wybór, ale czasem jest to chyba bezrefleksyjny wybór, że właśnie mąż mi pozwolił wyjść z koleżankami. Czy to na pewno jest taka rzeczywistość, w której chcemy funkcjonować? Albo że zastępuje mnie w opiece nad dzieckiem dzisiaj. Czy my w ogóle możemy zacząć rozmawiać o tym, jak chcemy funkcjonować w takiej instytucji, jaką jest rodzina, czy w takiej instytucji, jaką jest społeczność lokalna? I nawet jeżeli my sobie w rodzinie wynegocjujemy taki nowy rodzaj, bo zobacz, w tych wsiach, które się gentryfikują, no najczęściej są blisko dużych miast albo przynajmniej z dobrym dojazdem, tam się pojawiają nowe modele rodziny i na przykład też bardzo ładnie to też w mojej tej rekonstrukcji pokazała analiza danych historycznych, że i to też widać w moich badaniach w powiecie koszalińskim, gdzie te wszystkie postawy wobec kobiet są takie najbardziej nowoczesne, jak to tym językiem. Ciągle mam nadzieję, że coś lepszego wymyślę, ale na razie nie mam. Jakby pokazano, że w momencie, kiedy do Polski dołączyły ziemie zachodnie i zaczęły się migracje ludności, to pary, które tworzyły rodziny właśnie w oderwaniu od tradycyjnych społeczności, zupełnie inaczej, znaczy nie jakoś strasznie zupełnie, ale w widoczny sposób inaczej układały sobie relacje i podział pracy, że tam było więcej równości, więcej negocjowania, inne na przykład procedury podejmowania decyzji. I to teraz widać, jak się robi badania na ziemiach zachodnich i to widać w tym, że tam już od dawna jest ponad 50% sołtysek w niektórych miejscach i że pozycja kobiet jest inna. I bardzo trudno jest zmianę taką mentalną, czy zmianę świadomościową wprowadzić, no, czy projektem, czy wydając rozporządzenie, bo tego po prostu nie będzie. Tak jak nie można zmienić w drugą stronę rzeczywistości, że mówimy, że nasza gmina jest gminą bez LGBT i wyrugujemy jakąś bardzo ważną część życia społecznego. Tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście możemy doprowadzić do tego, że pewne osoby zaczną znikać z tych społeczności, żeby nie żyć w dyskomforcie. I tak uciekną, nie wiem, kobiety, które chcą żyć inaczej i tak uciekną, nie wiem, osoby LGBT, które nie chcą się czuć niepożądane. I możemy sobie stworzyć jakieś takie sztuczne i fikcyjne i kontrolowane właśnie odgórnie zasady współżycia, ale to na dłuższą metę się nie uda. Wydaje mi się, że edukacja, tylko no w tej sytuacji, jaką mamy chyba raczej domowa, dotycząca elastyczności ról i tego, że świat może być różny i że można różnie wypełniać rolę, to się pewnie też na jakimś poziomie już po prostu samo toczy. Na przykład jest tak, że też zaznaczyłam sobie, nie wiem czy znajdę, ale na przykład taka instytucja, jaką jest rozwód, która w tradycyjnej rodzinie tej chłopskiej była w ogóle nie do pomyślenia, no bo zostawiała kobietę właśnie bez przydziału, bez opieki, bez miejsca w strukturze społecznej. W tej chwili rozwodów jest coraz więcej, jeszcze ciągle mniej niż w miastach, ale coraz więcej. Mamy bardzo, nawet być może niesformalizowaną, ale jest cała masa rodzin nietypowych na wsi. To często są samotne mamy z dziećmi albo model że, taki, że jest babcia, mama i dzieci. Mamy różne rodziny, są badania dotyczące osób nieheteronormatywnych na wsi i takich rodzin zupełnie niestandardowych i one też są, też już gdzieś to się pojawia i te jakoś się społeczności do tego wiejskie dostosowują w różny sposób. Co my jeszcze mamy na przykład, jeśli chodzi o takie poszerzanie świadomości? Teraz Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii robi badania takie bardzo głębokie w społeczności dotyczące właśnie, niedawno byłam na jej seminarium, dotyczących instytucji rozwodu w społeczności wiejskiej i tego, jak ona się tak powoli zakorzenia i powoli wchodzi w świadomość i że pewnie w większości na początku gdzieś tam napotyka na opór, ale w końcu się oswajamy z różnymi nowymi rzeczami. I wydaje mi się, że część procesów toczy się mimo tego, że my będziemy coś robić, czy będziemy zaniechiwać pewnych działań. Natomiast wydaje mi się, że jakby oprócz tego, że trzeba by coś robić, to trzeba zadać sobie pytanie i taką dyskusję podjąć, co my chcemy osiągnąć, w jakim kierunku chcemy pójść, bo no właśnie, wybudujemy mnóstwo placów zabaw i się okaże, że w naszej gminie nie ma już dzieci, bo wszyscy młodzi wyjechali i dzieci się nie rodzą, więc po co nam te place zabaw?
Ja jestem oczywiście za edukacją i za działaniami prorównościowymi. Uważam, że nie wiem, dziewczyny powinny obowiązkowo robić prawo jazdy na wsi i nie powinny tylko używać go do tego, żeby, nie wiem, odwozić męża z grilla, jak on nie chce sam jechać, że to są takie umiejętności, które dają nam możliwość wyboru i które pozwalają na właśnie dokonywanie, wiesz, wybór, a nie przymus, że w momencie, kiedy mamy dostępne różne opcje, to ta wieś będzie jakby opcją równorzędną, a nie taką, że jakby nie mogę nic innego, więc zostaję. I ona automatycznie zyska na atrakcyjności, bo jakby to jest też tak, że jest masa osób, które dobrze się odnajdują i to pokazują też moje badania, że ludzie sobie cenią tradycyjne role rodzinne i że jakby mamy kryzys demograficzny, byłoby super, gdyby osoby, które mają warunki, mają chęć, mają też kompetencje i miały dużo dzieci i je porządnie wychowywały, miały dobry dostęp do edukacji dla tych dzieci, żeby dzieci jak najwcześniej zaczynały edukację przedszkolną, żeby wyrównywać szanse ewentualne, jeśli są jakieś deficyty na początku. Dostęp do poradni, dostęp do, nie wiem, wsparcia. Jeśli mamy kryzysy rodzinne i mamy, nie wiem, sytuację jakiejś typu przemoc w rodzinie, to wszystko leży. To co ty mówisz na przykład, że kobiety wchodzą w tą sferę społeczną i łatają te dziury, to jest super, ale też zastanówmy się, co one zastępują i czego brakuje w takim sensie formalnym. Dlaczego one muszą to robić, zamiast zająć się na przykład zarabianiem pieniędzy i budowaniem sobie składek na starość. Żeby właśnie nie musiały być zależne od jakiejś bardzo, bardzo słabej emerytury. Ta aktywność trochę, no właśnie jest takim plastrem, tak, a nie, no bo decyzje, które zmienią system, podejmowane są gdzie indziej, tak, a to jest tylko leczenie objawów, a nie jakaś poważna refleksja nad przyczynami, tak, i podejmowanie decyzji, żeby tych przyczyn nie było, tak? Żeby system. A zobacz, też jest tak, że mówiłam o tym, że kobiety się w polityce pojawiają w sytuacjach kryzysowych, ale na przykład była też, i to jest też bardzo ważne, ja też o tym piszę, ale sama tego nie badałam, tylko przywołuję badania innych osób, że kobiety odegrały niesłychanie, wiejskie kobiety też, ale to akurat w dawnych PGR-ach było widoczne, że miały niesłychanie ważną rolę, gdy chodziło o łagodzenie takich ekonomicznych skutków przemian transformacyjnych. I myślę tutaj o tym zjawisku feminizacji ubóstwa, które ma dwojakie znaczenie, takie, że po pierwsze rodziny, na których czele stoi kobieta, częściej dotykała bieda, bo one miały opiekę nad dziećmi, nie mogły pracować i były skazane na różnego rodzaju dochody typu zasiłki. Ale z drugiej strony okazywało się, o tym pisała profesor Tarkowska, że kobiety, jakby ta feminizacja ubóstwa miała drugie znaczenie, że w sytuacji na przykład w dawnych PGR-ach było tak, że mężczyźni często to nie chcę powiedzieć, że się załamywali, ale wycofywali się z życia takiego publicznego. Oni jakby byli bezradni bez tej swojej pracy, nie umieli się odnaleźć, a kobiety przejmowały taką funkcję menadżerek tej biedy. One jakby uczyły się wypełniać papiery, żeby zdobyć zasiłek, uczyły się, gdzie jest jakaś fundacja, gdzie można dostać, a to jakąś paczkę, a to jakieś ubrania. I faktycznie jest tak, że kobiety w sytuacjach, nie wiem, wcześniej w powstaniach tak było, że wiesz, tutaj nagle kobiety, Polki zaczynały ogarniać rzeczywistość, którą gdzieś tam się zrobiła kryzysowa. I jakby jestem daleka od tego, żeby tego nie doceniać, bo to jest strasznie ważne i strasznie dobre, że one to robią. I tylko jakby zadomawiamy się w sytuacji kryzysowej i zaczynamy wymyślać, jak tutaj zrobić, żeby to najlepiej działało, nie zadając pytania, czy to w ogóle powinno tak wyglądać, że ktoś kosztem swojego czasu wolnego, tego, że ma właśnie 1,5 etatu w domu i dopiero potem, jak już wszystko zrobi w domu, to wychodzi i jeszcze jest aktywny w innych sferach, czy to tak na pewno powinno wyglądać, czy to nie powinno być tak, że po prostu renegocjujemy kontrakt płci dotyczący ról domowych i ról rodzinnych. Że to już jest ten czas i to jest to, co mi wyszło badając role kobiece, że to jest czas, żeby zająć się badaniem ról męskich na wsi tak naprawdę, bo bardzo się zmieniło, mało o tym wiemy, nie wiem, jak sobie radzą z tym mężczyźni, natomiast wydaje mi się, że nimi też się trzeba zająć, bo ich dotychczasowe sposoby zachowywania się i scenariusze, które do tej pory grali, nie sprawdzają się w nowych rzeczywistościach.
Tak naprawdę z jednej strony jest ta, można powiedzieć, sfera domowa i mówisz, renegocjujemy kontrakt płci i każda rodzina w jakimś sensie no, robi to dla siebie. Tak, ta, a, no, a z drugiej strony jednak jest ta, ta sfera tej, można powiedzieć, najbardziej podstawowej polityki na poziomie krajowym przecież, a nie na poziomie poszczególnych gmin czy powiatów, która tak projektuje różne rozwiązania społeczne, żeby to, to całe plastrowanie, z którym mamy do czynienia, nie było, nie było niezbędne. Może jako przeczytam tutaj, to tak się stało, że to jest ostatnie z ostatnich zdań zakończenia twojej książki, ale wydaje mi się, że to jest, że to będzie dobra puenta. Nie można narzucić akceptacji alternatywnych sposobów zachowania, ale można zadbać o zakaz dyskryminacji i zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy chcą realizować swoje życiowe cele w mniej tradycyjny sposób. W przypadku wiejskich kobiet znaczyłoby to, że dla zaspokojenia swoich życiowych aspiracji i pragnień nie musiałyby opuszczać wsi, ale mogłyby realizować swoje cele w miejscu, w którym żyją. Wtedy może odwrócimy częściowo ten trend depopulacyjny. Mhm. Bardzo dziękuję. Nadal nie mam lepszego pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Chyba nikt nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy.